formuła talent show jeszcze się nie wyczerpała. Mnie się wydaje, że ludzie jednak mają taką radość, kiedy mogą podziwiać, więc tak długo jak będziemy mogli odsłaniać na polskim rynku talenty różne, czy to będzie twórca, czy to będzie pisarz, czy to będzie kompozytor, wokalista, tancerz, to myślę, że ludzie zawsze będą chcieli otrzymywać takie piękne wrażenia, bo jeśli ktoś jest rzeczywiście utalentowany, to dostarcza nam pięknych wrażeń, a my lubimy przecież się otulać dobrymi wrażeniami. Więc myślę, że to jeszcze się nie wyczerpało. Nie wiem, czy program The Voice of Poland wróci na antenę w najbliższych sezonach, natomiast nawet jeśli by tak się nie stało, to myślę, że jeśli wróci za kilka lat, to znowu myślę, że z większym jeszcze rozmachem może ludzie z radością zasiądą przed telewizorami. Zapytam troszkę z taką przekorą, może kontrowersyjnie, ale czy nie szkoda Pani na to czasu? Prawdą jest, że jest to program bardzo absorbujący, bardziej niż inne, w których byłam gościem, dlatego że pracujemy tutaj z naszymi podopiecznymi i pomagamy im przechodzić kolejne etapy, pokonywać stres i odnajdywać jak najwięcej talentów w samym sobie. Więc jest to dosyć absorbujące, jeśli ktoś to traktuje poważnie. Ja do takich osób należę, więc ja się bardzo angażuję emocjonalnie i w tym sensie staram się oddać całą siebie. Jeśli przyjmuję zaproszenie, to tylko pod warunkiem, że jestem całym sercem dla programu, dla stacji i dla uczestników. Natomiast mimo wszystko staram się podzielać tę uwagę i nie zawsze mi się to udaje. W tym sezonie mi się udało. Udało mi się kontynuować nagrania płyty i zaprezentować nowy utwór, nowy singiel na ten czas jesienny. Tak więc program się kończy, ale zostawiam Państwa z muzyką. Mam nadzieję, że pomoże on przetrwać do wiosny. Za chwilę Sylwester, Wrocław. Czego możemy się spodziewać? Czy może Pani uchylić chociaż odrobinę takiego rąbka tajemnicy? Muszę Państwu uczciwie powiedzieć, że w zeszłym roku tak zmarzłam strasznie. Występowałam w pięknej sukience, ale z papieru. Więc było mi tak strasznie zimno, że jak zeszłam ze sceny, to pomyślałam, że już nigdy nie będę występowała na żadnych sylwestrach na rynkach, gdzie po prostu nie ma możliwości, jeśli spada temperatura w grudniu, nawet jeśli ona nie jest ujemna, żeby w ogóle nie zmarznąć, a do tego jeszcze śpiewać. Więc jest to strasznie trudne zadanie, bo każdy chce dać serce i całego siebie, najlepszego, jakim się jest na danym etapie życia. I jeżeli jest tak zimno i to są tak trudne i nienaturalne warunki, że trzeba się ogromnie, ogromnie koncentrować i ta koncentracja jest bardzo trudna. Natomiast bardzo sobie cenię współpracę z telewizją publiczną i to, że zapraszają mi kolejny sezon, kolejny rok z rzędu do współpracy, odbieram jako dowód zaufania artystycznego, więc z pewnością będę starała się wnieść jak najwięcej radości, dobroci i tego, żeby wszyscy mogli się dobrze poczuć na koniec tego roku i na początek nowego.